Witam was wszystkich bardzo serdecznie w Lisale Plus 2 i w kampanii Imperium z powrotu Galeana. W ostatnim odcinku zacząłem tutaj misję drugą, w której to mamy wymierzyć sprawiedliwość na panu Crowley'u. I pod koniec odcinka, właściwie na koniec, stoczyłem walkę z trzema wilkami, w której utraciłem łowcę czarownic, którego wskrzesiłem sobie teraz. Zapomniałem jeszcze butów założyć na koniec tury. Ale to i tak raczej nic by nie zmieniło, bo i tak zrobię jedną walkę. I tak się zastanawiam, że mogłem to zrobić właśnie inaczej, wystawiając imperialnego zabójcę, bo on co prawda ma 5 punktów życia mniej, ale od razu mógłby wziąć obronę. Z tym też byłoby związane troszkę mniej obrażeń, które by mogły wejść w tego wilka. No i matriarchy, które mogły go uzdrawiać, więc mogło to by wypalić, ale no, Polak mądry po szkodzie. Czy ja mam coś do sprzedania? Nie mam. Tu miałem jeszcze eliksiry kory do wyjęcia. Łucznik, uzbrojony mężczyzna i rycerz. Uzbrojony mężczyzna ma pomarańczowy mieczyk. Może mieć poziom od 10 do 14. No on nie będzie miał na 10 poziomie więcej obrażeń niż rycerz. Będzie miał 40, coś takiego. Dobra, wlecimy tutaj. No może jednak jeszcze nie. Mieszkańcy tych ziem nie są już wierni Imperium. Wojna z Crowley'em wyrzuciła im masę zła. Może to zbytnie okrucieństwo znowu na nich napadać, ale jeszcze większym okrucieństwem byłoby pozwolić Crowley'owi znów nimi zawładnąć. No tak, nadal Imperium jest podzielone. To nie podlega dyskusji. A może jednak zdjęcie butów coś da. Zobaczymy. Może jeszcze na tą drugą walkę wystarczy, chociaż patrząc na obrażenia, jakie tutaj wyjdą od tego tytana i włócznika, to może być ciężko. Zobaczymy, jak ze zdrowiem będzie u Inkwizytora. Mam jeszcze dwie matriarchy, więc to też mogę się bronić ewentualnie, ale wtedy zagrożony będzie mój arcymag. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie zakładaj tych butów jeszcze. W to możemy wejść. 10. 52, dobra, masz jednak więcej obrażeń, więcej życia. Ale nie jesteś w stanie, czy jesteś w stanie? Nie będziesz w stanie zabić, bo mam jeszcze pancerz. Tutaj jest 160 obrażeń. Mógłbym spróbować zdjąć tego włócznika od razu. No mogę zaryzykować w ten sposób, bo on mi i tak przeżyje tą turę, a jak się już pozbędę włócznika, to obrażenia tego uzbrojonego mężczyzny nie są w stanie mi zrobić wiele krzywdy. Tego nie ma co atakować, ty możesz uderzyć w niego, bo nawet na obronie myślę, że atakowany byłby i tak imperialny zabójca. Czy na obronie, no jak, jeśli by się bronił imperialny zabójca, to wtedy może by inkwizytor był atakowany. A tak inkwizytorowi nie zrobi już nic, czy się będzie bronił, czy nie. Oczywiście ten rycerz mu zada obrażenia, no bo przecież jest mniej żywotny. No i teraz co? Zostanie tylko ten uzbrojony mężczyzna. Imperialny zabójca będzie szybszy. I tylko pytanie, czy trafi. Jeśli nie trafi, to jeszcze inkwizytor może być szybszy od niego, żeby nie zadał mi kolejnego ciosu. Ale jeśli nawet by zadał, to niewielkie rany by mu zostały, bo jeszcze jest 80 punktów uzdrawiania. No i przy okazji ten łowca czarownic jest tutaj dzięki temu do końca uzdrowiony. No i dostanie poziom, tak? Powinien w każdym razie. Nie, nie dostał jeszcze. To było za mało doświadczenia. No to ta walka na pewno mu to już da. Ciekawe, czy tu można wejść. Wejść tu można, ale chyba się zakręcić już nie będzie. Chociaż wydaje mi się, że... Nie. Nie można wejść dalej. Musimy stoczyć teraz tą walkę również. No i pytanie teraz. Na pewno ty musisz zostać na dole. Nie wiem, jakie tu obrażenia będą.
Tytan z niebieskim mieczykiem ma na co najmniej 5 poziomie. On może mieć 84 chyba obrażeń. Plus 50. To mi nie zabije łowcy czarownic, tak myślę. Dobra, ryzykujemy. Jak? Masz 84 obrażenia, masz 5 poziom, ty byś miał 50. Dobra. Arcymak zdejmie jego. Te obrażenia, które mi zada tytan już sam, to wtedy będę w stanie to sobie uzdrowić. No, gorzej tutaj będzie troszeczkę. Bo to będzie 179 obrażeń, to on też to przeżyje. Nawet jeśli nie będzie miał obrony. Ale na pewno tu będą obrażenia szły. To kogo by było lepiej? Tu będzie 165. Z wyrazem jesteście w stanie zdjąć tego włócznika. Włócznik jest tak naprawdę groźniejszy. Więc spróbujmy tak. To oczywiście inne obrażenia. Ty się możesz bronić. Czyli atakować. Atakować czy bronić się? No bo on na pewno mi teraz zada... ile on mi tu zada obrażeń? 72, 75, coś takiego. Zostanie mi 20 punktów życia. Dobra, nie ma co tutaj. Atakuj jego. Włócznik tu będzie szybszy. No, macie tyle samo życia w sumie. Ciekawe, kogo zaatakuje. Pewnie łowcę czarownic znowu. Ty nawalasz w niego, żeby mieć pewność, że jednak on już tutaj zginie. Dobra, zaatakował tak. Łowcę czarownic. Jest szansa, że ten tytan nie zaatakuje drugi raz. Nawet jeśli jakieś rany po tej walce będzie miał ten łowca czarownic, to on tak już dostaje poziom, więc też na pewno przeżyje ten cios, więc to nic już mu nie zagraża. No. Jeszcze chybienie musiało wejść, no to gdyby łowca czarownic był szybszy i trafił, to by dał radę. Dobra. Porobione. Jest kolejny inkwizytor. To jeśli bym najpierw w to wszedł, to bym już miał poziom, tylko nie mogłem tego zrobić najpierw, bo tutaj na tym, na drodze stał mi ten włócznik. Wartownia Rendila. Ja tam pamiętam, że było dość niebezpiecznie. Tam był święty mściciel i jacyś tam uzbrojeni mężczyźni. Zrobię sobie oczywiście jeszcze może złodzieja, ale to nie teraz, tylko od razu bym w ten ważny budynek zainwestował. A w następnej turze ewentualnie mogę sobie zrobić złodzieja, który będzie tutaj działał i tutaj zbada mi te ruiny, bo dokładnie już nie pamiętam, co tam było. Ale wiem, że na pewno był święty mściciel i on chyba miał nawet wyższy poziom. On ponad 100 obrażeń zadawał, także przy niekorzystnej inicjatywie on mi to sprząta od razu, u mojego inkwizytora. Na obronie dałby radę oczywiście to przeżyć. Tylko ciekawe, czy ja się, jeśli bronię się inkwizytorem, to czy wtedy wróg nie będzie chętniej atakował arcymaga? To też zobaczymy w praktyce, jak to wyjdzie. Bo jeżeli by całe obrażenia wyszły od świętego mściciela i tam jeszcze jakiegoś uzbrojonego mężczyzny w mojego Glovisa, to też byłoby dość niebezpiecznie. Ale on redukuje praktycznie o połowę te obrażenia. Dobra, tu jest jakaś kopalnia złota, ale nie możemy jej przyjąć, bo tu jest drzewko, tu jest droga, tu jest jedyne miejsce, w którym możemy to zrobić, ale przeszkadza nam ten czarodziej z paladynem i aniołem. A to jesteśmy w stanie zrobić. Paladyn akurat zada tych obrażeń 85, więc tam małe obrażenia otrzyma. Gorzej od anioła 125 zadaje, ale to się porobi. Nawet jeśli czarodziej zaatakuje, to oni to przeżyją, więc można tutaj spróbować. Oczywiście buty też mógłbym zakładać, ale no, muszę o tym pamiętać. Ale ty jesteś groźny, ty masz 90 obrażeń. To ciebie trzeba będzie spróbować zdjąć, zanim ty w ogóle zaatakujesz, ale zobaczymy, jak inicjatywa będzie działać. No jednak ten 13 poziom jest potrzebny. Paladyna może by spróbować zdjąć, czy ja jestem w stanie to zrobić. 160 plus 75. To jest
235 obrażeń. No może być to tak na styk raczej. Ale zobaczymy, spróbujemy, bo jeśli bym się bronił, to zarówno anioł, jak i paladin mogliby mi zaatakować mojego arcymaga, więc mogłoby być dość biednie. Ja wolałbym się tobą jednak bronić, bo on będzie akurat mi zada na tym pancerzu. Nie, zada mi 72, więcej by mi zadał. No i niestety jest szybszy. Akurat mojemu tylnemu rzędowi nie szkodzi. No, tak myślałem, tego pana tak albo na styk, albo mi zostanie parę punktów życia. Ale o to się nie martwię akurat, bo mój inkwizytor jest w stanie to przeżyć. Ja bardziej bym chciał jego usunąć. Tego anioła. On jest groźniejszy. Czy ja muszę czekać? Nie muszę. Ja wolę zaatakować. I to już tam malutkie jakieś obrażenia zostaną tylko. Dla tego inkwizytora. 6 chyba punktów tylko. Tak, nie będzie uzdrowione. Który ty w ogóle miałeś czarodzieju poziom? 10. No właśnie, to ja w ogóle nie zwróciłem uwagi na ten mieczyk. Dobra, tutaj oczywiście nie można ustawić rózgi, no bo to jest nagrobek. Zbierzmy jeszcze tą skrzynię, jest eliksir odnowy, który się przyda. No i tu więcej nic nie zrobię. Ten Gunther ma 10 poziom, więc też będzie groźny. Z 80 obrażeń chyba mu tam wyjdzie. Możemy jeszcze tak wejść, oczywiście przejść koło Archanioła, bo to jest jednak nasza jednostka należąca w edytorze do Imperium. Tak samo imperialny zabójca w trzeciej misji w kampanii Imperium sobie mógł przejść obok włóczników, bo oni należeli do rasy neutralnych ludzi. A może ja sobie zrobię tak, żeby mieć bliżej, żeby do przyjmowania dalszych terenów. Tak sobie wejdziesz. O, w ten sposób. Miałem zrobić złodzieja, no ale wolałem teraz sobie rózgę ustawić. Złodziej ma co robić. Tutaj musiałoby nawet być ich kilku. Ale też nie ma jakiejś spiny. Myślę, że pójdę jeszcze kawałek dalej, bo pamiętam, że był tam... Tam była mana życia i runiczna przydzielona jedną drużyną, która pilnowała tych drugich zasobów, tylko nie wiem, jakie kolejności były ustawione. I też nie chciałbym tam tej drogi otwierać, pokonywać tej drużyny, żeby tam przypadkiem górskie klany nie wchodziły. Ty pójdziesz dalej. Mana runiczna. Dobra, ustawiaj rózgę. I dalej tam jest drużyna jakaś. No, ta rózga się może rozrosnąć, ale z drugiej strony klany mogą też to bezpiecznie później przejąć, bez problemu. To też nie będzie korzystne. No, ten anioł na pewno będzie bolesny. Z tym Gunterem całym. Ja bym musiał wiedzieć, jakie on ma obrażenia. No. Coś tam mniej więcej pamiętam, że na 10 poziomie tropiciel tak miał z 80 chyba. Chociaż tak 9 razy 5, no to będzie 45, a on 5 obrażeń dostaje na poziom. Chyba przy 10 dopiero dostaje ich już mniej. Jeżeli mistrzyni matriarchę, to nie będzie problemu. Bo one będą w stanie tutaj to porobić. Tytan ma pewnie 5 poziom. To da radę. Gorzej tutaj z aniołem i rycerzem. To wtedy jeden z inkwizytorów będzie musiał się obronić na pewno. Przydałaby się jeszcze święta zbroja, ale dopiero teraz zdobyłem manę runiczną. Mam i tak nawet 2 złoża many życia, to dobrze nawet wygląda. Trzeba byłoby tutaj wejść. Wzmocnić się w jakiś sposób to bym raczej nie chciał. No, siła nie da mi zbyt wiele. Czy ja mogę coś jeszcze opracować? Na samej manie życia, uzdrawianie, tylko ochronę przed ziemią. Na razie to się nie przyda. Żywa zbroja ewentualnie mogłaby być. Chociaż to już raczej mi nie jest na razie potrzebna. Mogłaby tutaj coś sprawdzić i zadać jakiś cios, ale czy to jest konieczne, to raczej bym nie powiedział. Dobra, wejdźmy w to miasto. Myślę, że jesteśmy w stanie to porobić bez strat. No. 85, no to tak mniej więcej dobrze liczyłem, na 10 85, czyli tak wyszło. Ty masz 84, no i tu będzie groźnie.
Oczywiście, no, jeśli nawet nie obroni się, to nie przeżyją, bo 175 zadadzą, jeszcze tam redukcja będzie od pancerza. No i trupcie nie dobiją, będzie uzdrawianie. Gorzej będzie w drugiej turze. Ty jesteś niegroźny. Zacząłbym od anioła, bo mniej życia jest dużo groźniejszy niż tytan. I teraz tak, macie 15% redukcji, ale tutaj... Tutaj sobie poradzimy. Ty możesz spokojnie sobie naparzać w kogo. Myślę, że tego rycerza najpierw, żeby się już go pozbyć. Arcymag nie dałby rady tego zrobić. ...141 bym zadał. To może się obronię. Mogłem też atakować, ale mogłoby wyjść jakieś chybienie niepotrzebne. A myślę, że tutaj arcymag da radę. Właśnie trucizna już wykończy tego anioła. I to oczywiście się uzdrawiamy. No i w porządku. Wykończamy ciebie, bo nie masz po co strzelać. Już mogłem go w sumie zostawić w spokoju, ale to bez różnicy, bo... Jakie obrażenia? Kto by nie zadał tych obrażeń, to i tak jesteśmy w stanie to uzdrawiać, więc to bez różnicy. Można nawet to rozstrzygnąć, bo to już wygrane. Tu się nic nie może złego stać. Jest kolejny poziom dla imperialnego zabójcy, a to ważne, że ta trucizna jest coraz lepsza. Ona będzie tutaj ważnym elementem, szczególnie przy podbijaniu stolic. Jeszcze wam trochę brakuje, moje matriarchy. Mniej muszą zdobyć inkwizytorzy. Przydałoby się trochę pieniędzy zdobyć. Tak przy okazji. Zawsze doznawaliśmy jedno cierpienia. Proszę, nie chłostajcie nas, będziemy posłuszni. Nie bój się, Sir Emrys Abyssal nie jest okrutnym władcą. Odbuduje wasze miasto i dopilnuje, byście mieli co jeść. W zamian prosimy jedynie o pomoc w obaleniu hrabiego króleja. Zrobimy co w naszej mocy. O, dziękuję za eliksir życia. Słucham. No, ty się nie możesz jeszcze ruszyć. To jest taka fajna walka, bo władca żywiołów jest dużo wart, można byłoby trochę doświadczenia zdobyć na tych żywiołakach. Tylko ja nie mam pieniędzy do następnego budynku. A miałem taki niecny plan, żeby trochę to przeciągnąć. Chociaż no tak, bez przesady. Tytan wart jest... Nie wiem, to ile ta różdżkarka? Ta różdżkarka byłaby warta 40 plus jeszcze 10 poziom. Więc 9 razy 4, 76 za nią by było. Władca żywiołów ponad 200. Byłaby walka warta dość dużo, ale za jednego żywiołaka jest 50 punktów doświadczenia, więc to jest nie za dużo. Wartość takiego tytana chyba tam było 60 za niego, o ile się nie mylę. Chyba tak, 60 było za tytana. 60 to było za drugopoziomowe jednostki, a to jest dwupolowa, więc 120, tak mi się coś wydaje. Dobra, nieważne, na razie może go zostawię. Wozowie zbirów to w ogóle jest bez sensu walka. To ja sobie pójdę zebrać ten skarb. Oczywiście się nie uda tego zrobić, ale... Rozkazuj, panie. Ale pójdę, bo i tak trzeba to zebrać. Tu jest jakiś arcymag, no nie mogę koło niego przejść. Jeśli byłoby jedno miejsce tutaj wolne, to mógłbym sobie spokojnie iść, a tak to niestety nie da się. No trudno. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. A trochę się obawiam, że legiony jednak zaatakują tam, koło tego miasta króleja, i mi tutaj wejdą z butami w moje tereny, przede wszystkim tą moją manę życia, którą mają dość blisko. Może bym się jednak wrócił, poszedł gdzieś w kierunku legionów i pozbył się ich dowódców, a później rozprawił się z klanami. Taki miałem pomysł, żeby to jednak tak zrobić, bo na początku chciałem rzeczywiście pójść tutaj i na klany. Kula zamarzania, my tu mamy też, kurczę, tą manę życia, aż korci, żeby tam pójść i zmienić zdanie. No nie wiem teraz, co zrobić.
Generalnie chyba nawet można koło niego przejść, tak widzę. On nie był inaczej ustawiony? Mi się wydaje, że był. Dobra, no to trzeba jednak pójść tak jak chciałem, czyli najpierw na legiony, bo oni sobie mogą tutaj bezpiecznie wejść w ogóle, bez żadnych problemów. Ta kula Swarta 120 mogłaby się przydać, zestakowałoby się to z trucizną, ale bez przesady, to nie będzie akurat kluczowa rzecz przy podboju stolic. To jest dość groźne. To też jest groźne, bo on ma pewnie 10 poziom, a na 10 zadaje 140 obrażeń. A doświadczenia za niego tyle co nic praktycznie. 120 chyba to było za niego samego, czy coś takiego. To jest dość łatwe, ale nie będę się w to bawił na razie. Zobaczmy, co jest tam w ogóle. Może tam coś jest, jakiś skarb. No i tutaj nie możesz nic sensownego zrobić. Możesz się wracać co najwyżej. Mogłem też te ruiny spróbować zrobić i tak dalej, ale... Zróbmy sobie tego złodzieja. Nie naciskaj. Niech on tam zobaczy. Na pewno tam był święty mściciel. Akurat mieczyków nie będzie można zobaczyć na ruinach, więc... Trzech strzelców. Aha, i tam nie był żaden mężczyzna, tylko włócznik. To jeszcze ci strzelcy są groźni, bo oni mi zabiją matriarchę. Musiałem być szybszy, bo imperialnym zabójcom rzucić jeszcze siłę. Chociaż nawet bez tego, bo ona już kolejny poziom, więc ta trucizna by też by dała radę. To zwinność mógłbym. Zwinność mógłbym sobie rzucić na tą walkę. A to jest dość ryzykowne. Ale pieniędzy potrzebuję z drugiej strony też. Z drugiej strony ja trochę tych eliksirów na pewno zdobędę, więc mógłbym sobie jakiegoś użyć. Jeden eliksir kory, zwiększyć pancerz na moim inkwizytorze i wtedy to bym porobił. Nie wiem, czy tak nie zrobić. Chyba tych eliksirów tutaj tak naprawdę będę potrzebował tylko na tył. Bo wielki inkwizytor atak stolicy na pewno przeżyje. Na pewno jeszcze będę rzucał świętą zbroję przed atakiem na stolicę, więc 35 pancerza przy 210 punktach życia to wystarczy, żeby przeżyć atak strażnika stolicy. No dobra, ale jak on przeżyje, to czy ja będę w stanie to uzdrowić? To jest też pytanie. Musiałbym się nimi wtedy bronić. Bo oni nie będą mieli pancerza większego. Tutaj ile tych eliksirów jeszcze miałem w tym sklepie? 3. Czyli wystarczyło na 5. Czyli naprawdę na wszystkich, których potrzebuję, bo ja nie muszę Clovisowi tego dawać. Na pewno jeszcze jakiś się zdobędzie tutaj w tej misji. No ja bym tak zrobił, że teraz użyję ten jeden. Wrzucę sobie jeszcze tą siłę. Albo zwinność. Zobaczymy, czy to pójdzie tak jak trzeba. No, jeszcze siłę mogę rzucić dla pewności. Żywa zbroja to... Zbroja to porobi za dużo. Panie? Dobra. To trzeba wejść. Groźny jesteś. Zadajesz mi 230, 330 razem zadacie. No to będziecie w stanie zabić mi go nawet. Jestem pierwszym moim imperialnym zabójcą, muszę liczyć na truciznę. Dobra.
całe szczęście matriarcha przeżyje. I oby był szybszy mój inkwizytor. Nawet jeden oszukał strzelców. Dobra. Ty musisz się koniecznie bronić, bo ty w ogóle nie jesteś w stanie nawet na obronie tego przeżyć. Ty musisz też atakować. Twoje obrażenia są bardzo tutaj potrzebne. Ledwo przeżył ten włócznik. Szkoda. Małe obrażenia tu wchodzą w niego. Myślałem, że będą miał w ogóle dowódca atakować. A mimo wszystko, przy równym pancerzu, no trochę mniej życia ma oczywiście inkwizytor, ale nawet na obronie jeszcze jest i nadal jest atakowany. Zdejmij to dla świętego spokoju. No i się możesz dalej bronić, bo i tak reszta tutaj to porobi. A i tak nie miałem szans cię zabić. Dobra, tutaj jest bezpiecznie. No i rozstrzygam już, bo nie ma po co oglądać animacji uzdrawiania. No i pięknie. Czy jakieś konkretne pieniądze? Za to będą 530 diament. Zostawcie nas. Nie obchodzi nas wasza wojna. Jesteśmy wolni. To się zacznijcie ruszać. Dobra, możemy iść dalej. A złodziej niech próbuje tutaj coś robić, bo nawet nie wiem, jakie tutaj są czary. O, żywa zbroja. Gniew Boży. O, żegluga się przyda. Błogosławieństwo Jamiry też. Ile to kosztuje? To drogie jest uzdrawianie, to ja tego nawet nie chcę. Żegluga. Mamy żeglugę, bardzo fajnie. Tylko, że na razie nie możemy jakoś szaleć z korzystaniem z niej. Poruszanie się po lesie... nie. Błogosławieństwo Jamiry. No i fajnie. To co chciałem, to już mam. Z tej wieży. Tą walkę też bym chętnie porobił, ale... musiałbym mieć świętą zbroję już. Ten wódz zbierów będzie groźny ze swoją trucizną. Ale wejdziemy w to. Ten zbir też może mieć już 10 poziom. Chyba on tam miał pomarańczowy albo czerwony, trzeba to zobaczyć dokładnie. Trucizna się chyba mu zwiększa mocowi zbirów o 4 punkty na poziom. Później oczywiście, oczywiście jest mniejsza, chociaż nie mam też 100% pewności, jak to się zmienia. A generalnie już po 10 awansie te statystyki nie zmieniają się już tak mocno. Przy okazji jeszcze do sklepu wejdę i już będę miał pieniądze na budynek dla wielkiego inkwizytora. I tak po prawdzie to już jest zakończone wszystko tutaj. No świątynię jeszcze można wybudować dla strzelca w razie czego, jeśli miałbym zamiar jakiegoś pobocznego bohatera werbować. Chociaż patrząc na to, że ja będę miał zamiar zdobywać stolicę, to nie będzie nawet chyba takiej potrzeby. Ten imperialny zabójca tak generalnie nie jest groźny. On tutaj ma niebieski mieczyk, więc może mieć 7 poziom. No nie, to będzie groźne. Zdecydowanie. Jego trzeba by się było pozbyć. Ta trutka może mi zabić matriarchę. Można oczywiście ją skrzesić i tak dalej. Ten wódz zbirów też groźny. Nie jest łatwa walka. Tak naprawdę ja bym potrzebował tam złodzieja. Ja na razie sobie to zostawię. Złodziejem tam później podejdę, bo złodziej jest tutaj dowódcą, więc zatrucie tego nie będzie jakieś trudne. To nie jest wart w ogóle mojej uwagi. Bardziej bym chyba poszedł tędy, żeby zobaczyć co tam jest. Może jakiś skarb jest ciekawy, czy coś nie. Tutaj jest Syrena i Kraken, ale Kraken jest na pierwszym poziomie pewnie.
Nie, tutaj twórcy tej kampanii nie robili tak na złość, że bez mieczyka no to może mieć maksymalnie czwarty poziom i oni tak na złość zrobią ten czwarty. Synioną się akurat nie przejmowałem, bo to małe obrażenia. Oczywiście ten paraliż może być groźny, ale patrząc na to, że mam imperialnego zabójcę i arcymaga, to raczej zbyt dużych szans na atak dla tych jednostek nie ma. No i dobra, Kraken sobie zaatakuje, ale no to jest ten dwa leczenia, dwa razy uzdrawianie mam, także tutaj nic się nie stanie złego. Dobra. W imię wszech ojca. Też idź do przodu, przydałby się jeszcze złodziej. Czego? Dobra, ty się rusz tutaj. Ja już nie muszę tam koniecznie kraść. Z jakiś kolejny po prostu zostanie tam wysłany. Obawiam się, że on może mieć straż, więc muszę się ustawić jeszcze wcześniej, niż się będzie kończyć ta pierwsza tura. Ale to znowu sprawi, że zrobię tylko jedną akcję, bo dwa razy po wodzie się rusza, to mi zużyje 12 punktów, jednym zostanie 13, a więc połowa. Więc tylko jedno otrucie by mi dało się zrobić. Zaryzykuję, pojedę tutaj do końca, może nie ma straży. Ale wydaje mi się, że ma ten złodziej i by mnie wtedy zaatakował. Ewentualnie mogę rzucić mu pośpiech jeszcze. No nie wiem, czy aż tak bardzo chcę marnować na to manę. Brakuje fragmentu muru, to na pewno robota demonów. W powietrzu czuć zapach ich czarnej magii. Nawet było przez jakiś czas widać ich tereny. Tak swoją drogą. Jeszcze brakuje mi trochę many. 25 punktów, żeby opracować sobie świętą zbroję, tak? Dokładnie, no to nie będę jeszcze nic rzucał. To jest groźne tak samo. No, dobrze byłoby mieć tu już prorokini imperialnych tych... wielkich inkwizytorów, a nie imperialnych. Nadal groźne. To... mniej. To można się pobawić hierofanta, niech ich nawet powskrzesza, a jeszcze więcej doświadczenia wejdzie. Tropicien ma 10, więc tutaj spokojnie, ale ten tytan jest groźny, bo on ma też pomarańczowy mieczyk. No, więc może zadawać dość duże obrażenia. Ale inkwizytor może dać radę się obronić. Zobaczymy. Na chwałę Imperium! W razie czego mogę się jeszcze cofnąć. Dobra, tutaj są obrażenia takie, jakie były. 114 zadajesz, no tak. Plus 75. To jest 190 obrażeń, tak mniej więcej. No dasz radę to przeżyć. To na kim by się tutaj skupić najpierw? A, tak w ogóle no nie mogę się bardzo pobawić z tym hierofantą chyba. Bo mi arcymag go zabije. Ciebie nie ma sensu atakować. Ciebie się mogę pozbyć w miarę szybko. Byś nie zadawał tutaj dodatkowych obrażeń. No, jesteś szybszy, ale ważne, żeby ten tytan nie był szybszy od mojego inkwizytora. Niestety był. No i to się robi już groźnie. Nie wiem, czy będę chciał to kontynuować. Nawet jeśli się obronię... Nie, to on da radę to przeżyć, tylko no właśnie... Ten strzelec może mi go dobić, nie dobije go. A jeszcze uzdrawianie wejdzie też. Mogę w ogóle całą tą turę przeczekać tak naprawdę. Dobra, poczekaj. Zobaczymy, co tu się w ogóle stanie. Jeżeli będzie to zbyt groźnie, to może jednak zaatakuję, nie będę się bawił. Dobra, jego uzdrawiasz. No to chyba zbyt groźnie dla mojego inkwizytora jest. Nie, to ja się nie będę w to bawił. Aż tak bardzo łasy na dodatkowe doświadczenie nie jestem. Zdejmij jego od razu. Tego tropiciela nawet się nie boję tutaj. On mi tu nic nie robi. Ty musisz się bronić. A ty musisz atakować.
Nie, jeśli by te obrażenia rzeczywiście były mniejsze, to ja bym się mógł pobawić. Pozwolić hierofancie na wskrzeszenie. Ewentualnie najlepiej byłoby, gdyby po prostu tego nie trafił. Ale to jest powrót Galeana, więc te chybienia nie są tak częste jak w buncie elfów. W buncie elfów prędzej mógłbym liczyć na to, że coś takiego się stanie. Obrońca wiary jest wielkim inkwizytorem. No, jak tutaj na ich korzyść będzie inicjatywa, to już jest po inkwizytorze moim. Też jest gerośnie. 140, tutaj 150, to jest prawie że 300 obrażeń. Jak kogokolwiek by nie atakował. To jest za groźny na razie. Idę tędy i... No, muszę mieć świętą zbroję, to wtedy będę miał jakieś większe pole manewru. Z pancerzem 35, no to jestem już w stanie z tych 300 obrażeń zredukować do 195, chyba tak by było. To jest i tak za mało, bo inkwizytor ma 180. No ale bym sobie rzucił zwinność, co i tak nie daje mi pewności, że będę przed nimi. I wtedy na obronie to jakoś porobić. Ale jeżeli by się wszyscy skupili na arcymagu, no to miałbym już przechlapane. Więc na razie lepiej mi tam nic nie robić. Och, pojadany zabójca, mam nowe wieści, baronie. Ach, nie podkradaj się tak do mnie, gdy jem. Przecież pozwoliłbym ci wejść przez główną bramę, tak jak innym gościom. Wolę nie ściągać na siebie uwagi. Przynoszę wieści od Lady Umbriel. Wykorzystaj je należycie. Inkwizycja Króleja jest zepsuta aż do szpiku kości. Przebyłeś taki szmat drogi, aby powiedzieć mi coś tak oczywistego? Nie rozumiesz. Królej zanosi swe modły do Betryzena. Rozmawia z demonami tak, jakby to byli aniołowie. A jak skuteczniej nasycić spragnione krwi demony, niż mordując niewinnych w imię Inkwizycji? To poważne zarzuty. Skąd mam wiedzieć, czy księżna nie próbuje pozbyć się konkurencji poprzez podsuwanie mi fałszywych informacji? Jej lud również cierpi pod zawodczymi rządami Króleja. Powoli komplementujemy układankę. Sam się przekonasz, gdy podejdziemy pod twierdzę Króleja. Robi się coraz ciekawiej. Panie? W tej układance. Dobra, wejdę chyba w niego. Nie jest to dużo warte, ale zawsze coś, ale mam wszystkie budynki, więc nie mam co się obawiać. A no tak. Przecież łucznika on jeszcze miał. Nie wziąłem tego pod uwagę. A gdybym był szybszy, to bym go zdjął. Ale nie byłem szybszy. Dobra, trudno. Tutaj sobie nie dasz rady tego uzdrowić. Czego? Rozkazuj, panie. Dobra, uzdrawiamy cię od razu. Czego? To robisz tak. Trujesz go. Ja ci rzucam pośpiech. I robisz to jeszcze raz. Nawet jeśli mają regenerację, to niech się zregenerują. Chociaż kurde, już tak dużo zrobiłem, że to kusi, żeby od razu zaatakować. Może jednak byłoby słusznie od razu tu wejść. Spinność sobie rzucę, w razie czego. Nie daje mi żadnej pewności, ale... No lepsze to niż nic. No i ryzykujemy jednak, no bo znowu możemy stracić matriarchę. Gdybym bardziej to pozatruwał, to byłoby w porządku. A, no tak, dwóch zbiorów mi będzie truł mojego dowódcę. 102. O Jezu, ty jesteś strasznie groźny. No ale ciebie i tak zdejmie mój dowódca. W ogóle dowódca zdejmie wszystkich, tak naprawdę, więc... Dobra, ciebie zaatakuję. Nie ma różnicy. I tak nie będziesz atakowany, to ten imperialny zabójca. Nieważne, co zrobił. No, i tu muszę liczyć na to. Chociaż czy mi coś da? Nie, ona zginie. To cokolwiek by się nie stało. Chyba, że... Ja ich wszystkich zdejmę.
moim arcymagiem. Zanim w ogóle cokolwiek zdążą zrobić. Dobra, ciebie się może pozbędę, zanim ty w ogóle coś zaatakujesz, ale niestety się nie udało. Arcymag jest szybszy, no bo ma 48 teraz, a nie 44, więc oszukał tego paladyna. Całe szczęście trafił wszystkich. I tylko dzięki temu matriarcha mogła przeżyć tą walkę. No, całe szczęście. I mamy już jedną. Wyczuwam tu działanie czarnej magii. A, już jestem. Na chwileczkę musiałem odejść, ale już jestem. Czego? Jestem tu, by ci służyć. Nic się nie stało. 40 ponad minut. Akurat jest 10 tur zrobione w tym odcinku, a chętnie bym jeszcze ponagrywał. Może jeszcze jedna tura? A niech będzie, jeszcze jedną turę zrobię. Będzie 11 w tym odcinku. A i teraz byłoby fajnie już znaleźć jakieś wojska legionów i zacząć nimi tam pomiatać. Przydała się ta trutka bardzo, bo bez niej ta matriarcha nie miałaby szans przeżyć i mój arcymag nie zdjąłby ich wszystkich, więc się opłacało. Wam brakuje bardzo mało. No to jest dość dużo doświadczenia za to. Też jest dość groźnie. Chociaż ten utopiec ma 15 poziom albo i większy, ale musiałbym ustawić ich tak na pewno. Wolałbym jeszcze jakiejś innej walki poszukać, która jest mniej warta mimo wszystko, bo jeszcze tą żeglugę sobie rzucę, starczy mi akurat. Na zatrucie Krakena nie mam co liczyć, bo to jest mniejsza szansa, ale mogę podejść sprawdzić ile tam, chyba z 50 albo 55 będzie, 50, nie ma sensu nawet próbować. Tu jest jakaś różdżka. Ustawiona już. O, tam widzę jakieś skrzydła, jakieś legiony chyba. Szkarka tylko. Doświadczony kraken z wężem morskim. O, złodziej z klanów. No, mogę tędy nawet przejść. Dobra, tego to ja nawet się nie obawiam. Ja bardziej bym chciał pójść w tamtą stronę. Kurde. Nie ma żadnych demonów, naprawdę. Jest jakiś sklepiec, jakiś złodziej. Coś tam niby się dzieje, no ale nie znalazłem żadnych demonów. No to trzeba będzie iść to przejąć, to złoto. Ja bym z chęcią nawet sobie zrobił jakiegoś pobocznego bohatera. Nawet z tym magiem. Mógłby to nawet być rycerz Pegasów. Ty się przydasz, z tym magiem niech będzie. No i jakieś uzdrawianie też by ci się przydało. Jakiś strzelec by ci się przydał. To może zrobimy taką eksperymentalną armię. Tak. A niech ci będzie. W sumie czemu nie? No i wysłać szpiega by się przydało. Dobra. To będzie wszystko. Wszystko w tym odcinku już. No troszkę się ruszyło to wszystko do przodu jeszcze. Nie znaleźliśmy tutaj głównych dowódców, legionów i klanów, ale już widzimy, że są różdżkarze, są złodzieje i że coś się dzieje. Czarów mi nie rzucają na szczęście, bo mogą. Tormentio mają przecież legiony, więc mogą mi zmniejszać pancerz.
Klany, klany to na pierwszym poziomie nie mają nic, co może mi zagrozić tak już mocno. Dobra, to będzie wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Przy okazji jeszcze sprawdzimy statystyki, skoro już nas zaatakował. Ty jesteś słaba. Ty 86 zadajesz, więc... 206 razem zadadzą. No to na styk. Inkwizytor może tego nie przeżyć. Ale on jest szybszy niż krakeny, więc na pewno się obroni. No to na obronie da radę. W razie czego. Drugi inkwizytor też by się mógł obronić, ale... akurat nim bym wolał atakować. Przy 240 punktach obrażeń... to on to przeżyje. Przeżyje ledwo, ledwo. Dobra, to wszystko w tym odcinku. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek, jak i ta seria wam się podoba. No i pozdrawiam wszystkich widzów i oglądających to, te odcinki. Trzymajcie się i cześć.